tej lekcji chciałbym dla Ciebie omówić coś takiego, co nazywamy regułą trójpodziału. Nazywam się Bartosz Bartczak, Video Ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Może zaczniemy od czegoś takiego, co nazywamy mocnymi punktami. Jeżeli narzucilibyśmy sobie taką siatkę tego trójpodziału, to najważniejsze punkty powinny być na przecięciu tych linii. Takim najważniejszym punktem, jeżeli chodzi o ludzką postać, jest ludzkie oko. Ja teraz będę posiłkował się liniami, które mam narzucone na mój aparat rejestrujący i przestawię się w ten oto sposób. I jeżeli teraz spojrzałbym, to właśnie gdzieś na przecięciu tych linii mniej więcej znajduje się moje oko. I teraz jeżeli chodzi o taką kwestię, no to nie szalejmy, tutaj nie musi być tak, że po prostu jest przecięcie linii i cyk, nasze oko. No, nie musimy tutaj z taką aptekarską precyzją podchodzić do tego tematu, ale naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie, aby nasz kadr wyglądał dobrze. Jeżeli chodzi o takie nagrywanie w domu, no nie zawsze będzie to wyglądało tak, jakbyśmy sobie chcieli, bo teraz tak. Zastaniemy sobie w ten oto sposób, czy to jest błędne. No otóż nie jest błędne. Nasza postać jest w centrum kadru i tak naprawdę będzie to najbardziej popularne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o takie kwestie filmowe, to nie jest odbierane jako super profesjonalne ujęcie. Raczej właśnie są te reguły trójpodziału, mocne punkty, że idziemy gdzieś do boku i te kadry są bardziej filmowe. Kadr centralny nie jest taki wow i taki filmowy, chyba że na przykład mamy bardzo fajną taką symetrię, gdzie jest punkt centralny i na przykład droga, a wzdłuż drogi na przykład drzewa i to fajną symetrię tworzy, albo jakiś tunel i postać gdzieś na środku. Owszem, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie domowe, to ten kadr na środku jest najbardziej popularny, więc tutaj absolutnie bym nie przesadzał. Mamy po prostu z lewej i z prawej strony taką samą przestrzeń, która jest bardzo dobrze odbierana. Powracając do tego mocnego punktu i reguły trójpodziału, jak sobie przejdę w ten oto sposób, tutaj zerknę, będę się posiłkował tym ustawieniem. Ok, jestem tutaj i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, ponieważ tutaj mam przestrzeń, gdzie będę mógł dodawać wszelkiego rodzaju jakieś napisy, grafikę, infografikę. Bardzo fajnie się to sprawdza w przypadku na przykład materiałów edukacyjnych, gdy chcemy coś zaprezentować. Naprawdę jest to solidne rozwiązanie i myślę, że można podejść do tematu w ten oto sposób, że właśnie taką przestrzeń będziemy sobie tutaj zostawiali, aby to w ten sposób się prezentowało. Jeśli chcesz zacząć nagrywać świetne treści wideo w domu, bądź chcesz ulepszyć swoje nagrania, to mam coś dla Ciebie. Zapraszam Cię do mojego kursu wideo wraz ze wsparciem, w którym to pokazuję, jak zamienić pokój, pomieszczenie bądź biuro w mini studio nagrań. Poznaj sprawdzone i szybkie metody, dzięki którym sprawnie zaczniesz nagrywać treści wideo w domu. Oczaruj jakością swoich odbiorców, nie wydając przy tym fortuny na sprzęt. Buduj swoją markę osobistą, zwiększaj zasięgi, przedstawię świetnie swoje produkty bądź usługi. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego materiału. Więc reguła trójpodziału jest naprawdę bardzo prosta i warto z niej korzystać. Mamy te mocne punkty, mamy 9 kwadratów, czy też w zasadzie tak, 9 prostokątów może tak, bo to nie będą kwadraty, już tak matematycznie podchodzą do tematu, geometrycznie i w ten oto sposób będziemy budować nasz kadr w sposób odpowiedni. To jest najważniejsza zasada, natomiast teraz Ci pokażę kilka błędów i podejść do tematu, jak możemy troszeczkę inaczej nagrywać i kiedy to będzie dobrze odbierane, a kiedy to będzie źle odbierane. Jeżeli chodzi o takie poprawne nagrywanie, usytuowanie naszego sprzętu względem naszej postaci, to porada numer 1, obiektyw zawsze na wysokości Twoich oczu. To jest po prostu idealna perspektywa i tego się trzymajmy. I teraz, żeby Ci zaprezentować, no to popsuję ten nieco kadr, aby zaprezentować Ci inne perspektywy i jak to będzie wyglądało. Cześć, to ja, mały Bartosz. Właśnie tak, mówię do Ciebie. No i taka perspektywa, gdy ten obiektyw nie jest na wysokości oczu, tylko po prostu jest powyżej nas, no to czujemy się, jakby to dziecko do nas mówiło, tak? Czyli tak naprawdę to no, nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Widzimy, że no źle się to ogląda, ty też się czujesz może nie tyle co niekomfortowo, bo akurat jesteś w bardziej uprzywilejowanej pozycji, jako na przykład taką mogę powiedzieć, żeby to zobrazować, rodzic i dziecko, tak? Ja jestem dzieckiem, ty jesteś rodzicem, po prostu jesteś wyższy, wyższa i w ten oto sposób ta perspektywa jest nieco zakłócona.
No i co teraz, Gagatku? Jak ta perspektywa? Dobrze czy źle? Oczywiście, że źle. Widzimy, że teraz gadamy z pozycji rodzica do odbiorcy. Ktoś czuje się jak dziecko, a to nie jest mile widziane przez naszego odbiorcę. Oczywiście tutaj przekontrastowałem troszeczkę, chociaż naprawdę ten obiektyw i statyw nie jest tak wcale nisko. Ale widzimy, że ta perspektywa już jest zakłócona i w takich domowych rozwiązaniach, nagrywaniach, jeżeli tu nie mamy jakiejś takiej filmowej wizji, no to raczej będziemy od tego odbiegać, więc widzimy. Za wysoko, za nisko, nie jest źle. Nie nagrywajmy w ten oto sposób naszych nagrań. I mamy tutaj kolejny błąd. Teoretycznie obiektyw jest na wysokości naszych oczu, natomiast jest ustalony troszeczkę pod kątem. Zwyżkuje, idzie do góry, a to oznacza, że mam za duży bufor pomiędzy tutaj końcem, czy też początkiem krawędzi, a głową. No źle to wygląda. Po prostu starajmy się, aby bufor pomiędzy czubkiem głowy a tą górną granicą, krawędzią naszego kadru, nie był zbyt duży. Po prostu niech to będzie 5-10% takiego kadru, ta ramka. Po prostu bezpieczeństwo, bufor. Natomiast nigdy nie może być tutaj zbyt duża luka, no bo po prostu to jest obrzydliwe. Źle to wygląda, no i musimy oczywiście wybrnąć z tej sytuacji. O ile nagrywamy w nieco wyższej rozdzielczości, większej rozdzielczości, w postprodukcji nie będzie to problemem, natomiast już na etapie produkcji i filmowania starajmy się zadbać o takie niedogodności i idziemy w tą stronę, aby było to jak najlepiej nagrywane. Jeżeli chcemy podkreślić jakąś kwestię, możemy mówić blisko do obiektywu. Natomiast tutaj taka strefa komfortu naszego odbiorcy może być nieco zachwiana i naruszona. Zatem jeżeli chodzi o takie kwestie, takie podbicie ważnych kwestii, jest to bardzo fajny motyw, ale jeżeli one będą krótko trwały, 5-10 sekund, możemy powiedzieć, ale słuchaj, jedna najważniejsza porada to zrób to, to i to. Kończymy, przechodzimy do normalnego kadru, tak? W ten sposób byłoby to ok. Natomiast tutaj abstrahując od tego, że oświetlenie się już zmienia, to też nie będę tutaj na nagminie tego pokazywał. Fajna sprawa, jeżeli chcemy podbić kwestię, ale uważajmy, no nie zawsze będzie chciał każdy oglądać tego typu materiału, już na pewno nie w całości. I tutaj oczywiście trzeba oprócz tego technicznego myślenia włączyć takie myślenie empatyczne, takie ludzkie, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Daj znać, jak podobał Ci się tego typu materiał. Materiał odnośnie nagrywania wideo w domu, czyli jak przygotować pomieszczenie, pokój, biuro, salon, dom do tego, aby nagrywać wideo w domu, nie wydając przy tym fortuny na sprzęt. Napisz mi o tym w komentarzu, czy tego typu treści Cię interesują, czy iść po prostu tą drogą. To będzie dla mnie jasny i klarowny sygnał, że warto tutaj tworzyć i agregować tego typu treści. To tyle w tym temacie. Zapraszam do kolejnego poradnika, do eksploracji mojego kanału YouTube. Cześć!